Szokujące zdjęcia ciała Grzegorza Borysa obiegły internet. Eksperci wskazują na wymowne szczegóły. Poszukiwania Grzegorza Borysa, 44-letniego wojskowego, podejrzanego o zabójstwo 6-letniego syna, oficjalnie zostały zakończone. Śledczy w poniedziałkowe przedpołudnie znaleźli w Gdyni ciało mężczyzny. Szokujące zdjęcia zwłok obiegły internet. Eksperci zwracają uwagę na pewne widoczne na nich szczegóły. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się 20 października. To wtedy w jednym z mieszkań na gdyńskim Fikakowie znaleziono zwłoki 6-letniego chłopca. Śledczy nie mieli wątpliwości, mały Oluś został zamordowany. O te zbrodnie podejrzewali ojca chłopca, Grzegorza Borysa. Ruszyły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania mężczyzny. Poszukiwania Grzegorza Borysa. Podejrzanego o zabójstwo 6-letniego syna w Gdyni zakończone. Po ponad 2 tygodniach intensywnych poszukiwań, które postawiły na nogi setki funkcjonariuszy, policjantów, żandarmów wojskowych, strażaków i strażników leśnych, służby znalazły ciało mężczyzny. Prokuratura w poniedziałek, 6 listopada przed godziną 14 oficjalnie potwierdziła, że znalezione zwłoki to ciało Grzegorza Borysa. Znalezione zwłoki to poszukiwany 44-latek. Tożsamość została ustalona na podstawie oględzin, poinformowała Fakt.prok. Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jego zwłoki ujawnili saperzy z 43. Batalionu Saperów w Rozewiu. Mężczyzna został ujawniony pod jedną z pływających wysp, które funkcjonariusze rozcinali, aby dokładnie przeszukać te miejsca, przekazała w oficjalnym komunikacie komisarz. Karina Kamińska, rzeczniczka pomorskiej policji. Jak zginął Grzegorz Borys? Szokujące zdjęcia obiegły internet. Na miejscu ujawnienia zwłok mężczyzny pracował prokurator wojskowy, żandarmeria wojskowa i policjanci. Ciało 44-latka, decyzją prokuratora, zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, które mają wykazać, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Tymczasem internet obiegły szokujące zdjęcia z miejsca znalezienia ciała, na których nie brakuje drastycznych detali. Uwagę zwraca na nich strój mężczyzny, lekkie sportowe dresy i adidasy, a także dobry stan zachowania zwłok. To stało się pożywką dla zatrważających domysłów. Kiedy i jak zginął 44-latek? Z prośbą o skomentowanie tych budzących emocje szczegółów portal o2.pl zwrócił do ekspertów, instruktora survivalu i biegłego sądowego z zakresu antropologii. Eksperci zwracają uwagę na te szczegóły na zdjęciach. Jak zauważa Paweł Szlendak, instruktor survivalu z grupy Partyzanci Lubelszczyzny w rozmowie z portalem o2.pl, mężczyzna w stroju uchwyconym na zdjęciach mógłby przetrwać w lesie kilkanaście dni. Podkreślił jednak, że wymaga to nadzwyczajnego przeszkolenia, odpowiedniego ekwipunku i sprzyjających warunków. To ubiór, który łatwo nasiąka wodą, nie utrzymuje temperatury. Utrudnia ukrycie się w lesie. Mówi ekspert. Jak dodaje, mężczyzna był więc narażony na hipotermię, przemoknięcie i przemarznięcie. Grzegorz Borys mógłby przeżyć, ale konieczna byłaby profesjonalnie wykopana ziemianka i źródło ognia. W warunkach konspiracyjnych on nie mógł kontaktować się z ludźmi i rozpalać ogniska.
Jego szanse na przetrwanie były minimalne, wyjaśnia portalowi O2.pl specjalista od przetrwania w trudnych warunkach. Szlendak podkreśla, że bez ognia i kontaktu ze światem zewnętrznym, by przeżyć, konieczna byłaby odzież termiczna i strój z nieprzemakalnych tkanin typu Gore-Tex. W takim stroju nie mógł żyć długo, jeżeli nikt mu nie pomagał. Samo wykopanie odpowiedniej ziemianki trwa 1,5 dnia w kilka osób, dodaje ekspert. Warunki w wodzie mogą przypominać takie, które panują dziś w chłodni. O stan zwłok Grzegorza Borysa portal O2.pl zapytał biegłego sądowego z zakresu antropologii Tomasza Koczorskiego. Czy to możliwe, by mężczyzna mógł zginąć niedługo po zabójstwie swojego 6-letniego syna i jego ciało przez tak długi czas zachowało się w stosunkowo dobrej postaci? Pamiętajmy, że temperatura powietrza jest bardzo niska. Obniża to między innymi aktywność owadów odpowiadających za rozkład ciała. Bardzo dobry stan zwłok o tej porze roku nie jest niczym nadzwyczajnym, mówi portalowi O2.pl Tomasz Koczorski. Ekspert dodaje, że ze względów termicznych proces gnilny jest znacznie opóźniony. Warunki w wodzie mogą przypominać takie, które panują dziś w chłodni, tłumaczy biegły. Akwen miał najpewniej temperaturę około kilku stopni Celsjusza. To spowolniło proces rozkładu zwłok. Z tego względu wydaje się, że mężczyzna zginął dzień lub 2 dni temu, a tak naprawdę stało się to na przykład 2 tygodnie wcześniej, dodaje ekspert z zakresu antropologii. Specjalista zaznacza też, że podczas ustalania czasu zgonu biegli wezmą pod uwagę warunki termiczne i porę roku. Wyniki zleconej przez prokuraturę sekcji zwłok Grzegorza Borysa powinny przynieść też odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zginął mężczyzna. Poznamy je prawdopodobnie w najbliższych dniach.